No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Total War Shogun 2. Bałem się, że się dzisiaj nie wyrobię, powiem wam szczerze. Znowu mówię szczerze, nie mogę się pozbyć tej naleciałości, bo mamy godzinę 16.05 dokładnie, tego poniedziałku, 11.10 i bałem się, że się dzisiaj nie wyrobię do was. Więc cieszę się, że w końcu mi się to udało. No i mamy bitwę. Mamy bitwę, która będzie ciężka. Oj, będzie. Natomiast, czy ja chcę to oddać walkoverem? Hell yeah not. Więc próbujemy to oczywiście wygrać. Mamy ten dwupoziomowy zamek, który jest jedyną rzeczą na tym świecie, która jest w stanie mnie teraz z tego uratować. No i mamy troszeczkę więcej Ashigaru niż w poprzedniej bitwie. Ale przeciwnik ma też zajebistych samuraj z katanami, którzy są bardzo dobrzy przy szturmach i generalnie w walce zwarciu, nawet w ciasnych miejscach. Zatem mur Ashigaru jest dobry, ale nie może być na pewno powyżej katan. Dlatego będziemy się starali. Do tego trochę leje. I to nie jest najlepszy wynik w takim razie. Ok, weźmy sobie... Mam cztery jednostki łącznie, słuchajcie, tych Ashigaru. Fajnie. Ja bym się chciał może od razu tak troszeczkę, nie wiem, umieścić. Wiecie, z jednej przynajmniej strony, żeby ją obstawić. Mam też tutaj kolejnych Ashigaru. Pytanie za 100 punktów. Czy ja dam radę? Bo tak, mamy łącznie 6 jednostek, słuchajcie, Ashigaru. To jest wbrew pozorom dość dużo. Prawdopodobnie starczyłoby na obstawienie gdzieś tutaj tych walczących. Najlepiej byłoby później wycofać się na górny poziom. Ja to zrobię. Tutaj mam jeszcze tą świtę samurajską, że chyba będę się jednak starał wrócić jak najszybciej na górę i bronić na tym wyższym poziomie z uwagi na fakt, że mamy tutaj mniej miejsca do manewru, po prostu będzie łatwiej, będzie to troszeczkę prostsze, więc tą sobie wersję chyba odpuszczę, która tutaj jest, ewentualnie mógłbym się bronić gdzieś przy tych wieżyczkach, bo jeżeli się rozciągnę, to tak, tutaj muszę mieć minimum 2 oddziały, tutaj kolejne 2, już mam 4, prawda, mam łącznie 6, a ich jest dużo, zobaczymy jeszcze z której strony będą atakować. No i oczywiście atakują z każdej możliwej strony, więc dlatego wybrałem taki, a nie inny motyw. Co mi tam idzie w ogóle? Ashigaru z Yari, Ashigaru z Yari. No i dobra. Sobie w takim razie od razu ich tutaj rozstawimy. Wybiegniecie tu. Was ustawię tu. Z tej strony by trzeba było też jeszcze troszeczkę pomóc. Tutaj mamy samuraj z katanami i samuraj z katanami. O, tych bym w sumie najchętniej chciał skosić. Więc w ten sposób się rozmieścimy, a później uciekniemy na górę. Lekka jazda przy okazji. Podjechała dość blisko. Trochę ten widok mi tutaj się nie podoba, jaki mamy. Samuraj z katanami, wiecie co, z tej strony też można by nawet ich troszeczkę odciągnąć. Samuraj łucznicy. No to nie, to jeszcze przejdziecie w takim razie też mniej więcej gdzieś tutaj na tą stronę. Po tej zaczniemy za chwilę strzelać. Muszę pilnować po prostu, żeby móc w dobrym czasie uciec z tego miejsca. Ale jeżeli udałoby się ustrzelać tych samurai, no to byłby duży sukces, bo zadadzą im wtedy sporo obrażenia. No tam lekka jazda mnie średnio interesuje, ale możemy ją trochę przetrzebić. Oj, patrzcie, nie możemy w deszcz, nie mogą strzelać. Okej, tam strzelacie. Płonącymi strzałami nie ma. Ale to dobrze, bo przeciwnik w takim razie też nie będzie miał. I tutaj. Niech strzelają. I staram się ich tak szybko tutaj dołączyć do wszelkich zaświatów, jak się tylko da. Ok, od razu do tyłu. I tutaj też do tyłu. Pięknie. Niech uciekają. I wy tak samo. Na tą stronę uciekacie i wy do tutaj, do góry. Pięknie. Ten oddział od razu tu. Ten drugi natomiast ma zająć bramę. Pięknie.
to co robimy teraz, to sobie rozstawimy nasz Hashigaru w takiej sensowniejszej potyczce. Teraz z tej strony. Pięknie. Mam jeszcze dwa oddziały i ich bym chciał sobie rozstawić na razie tutaj. No sporo potracą. Szczerze powiedziawszy sporo. Dobra, ustawmy ich teraz tu. I tak, łucznicy do tyłu. Teraz wy tu. No nie ustawię po prostu, nie ustawię, nie? O, idealnie coś takiego. Też do tyłu. Tu i tu. Rozstawiamy Muriari. O, świetnie, nie zdążyłem ustać Muriari. Zajebiście. Poza tym ci łucznicy mnie tutaj oczywiście wkopali. Źle. Jest bardzo źle. Znowu nie widzę po prostu pierdzielonych kolorów, wiecie? Tutaj. Tutaj zająć pozycję. Czy z tej strony też się ktoś będzie do mnie pałętał? Nie. No to ustawiacie się tak. Tych łuczników możemy śmiało tutaj. I ci tu. Pięknie. No bo nawet jeszcze nie. Matko Boska, nie ogarniam, kto jest kto. Po prostu kiepskie są oznaczenia i kiepska czytelność. Z tymi samurajami powinniśmy sobie tutaj poradzić. Jest ich 80 już paru, więc jest, nie jest źle. Tam w tych samurajach z katanami strzelajcie. Tutaj robimy następujący myk i Muriari. Wy tak samo. No tutaj też ponownie nie wiem za bardzo co się dzieje, ale spoko, damy radę. W ogóle oni robią inne rzeczy niż ja im każę, ale to już jest szczegół, nie? Tutaj też im kazałem inaczej się ustawić. Oj, powiem wam, że ostatnio denerwują mnie te bitwy, bo po prostu każecie im robić jedno, oni robią zupełnie coś innego. Z tej strony nas mogą zalać, niestety. Z kolei łucznicy na tą stronę. O, bardzo dobrze. Chyba ich tutaj wyrzuciliśmy troszeczkę. Czy wy strzelacie, czy nie? Oczywiście nie. Dobra, strzelacie na szczęście. Okej, tych trochę do tyłu. Tu musimy się rozstawić. Pięknie. No i w tym miejscu też się chyba udało już. Dobra. Atakujemy ich z tej strony. No tu w miarę dobrze. Teraz ustawcie się mniej więcej. Najlepiej to właśnie jakbyście strzelali. Ci strasznie mocno pizgają. Tak na poważnie. Nie, chyba nie obronię tego zamku. Tak samo jak poprzedniego. Widoczność jest wręcz tragiczna. Nie wiem, spróbujemy zadać im jak największe straty. No, taki był plan. Bo ta druga armia idzie i będzie może w stanie im tutaj cokolwiek zrobić, pomóc. Choć nie wiem, bo bardzo dużo ich zostało jeszcze. Moją nadzieją jest też po prostu zaatakowanie, jakby wyciągnięcie ich z pola, w pole. Dobra. Zasadnicze pytanie. Ilu wrogów zginęło? Stracili 1000 żołnierzy, zostało im
1400. No to to jest do zrobienia, powiedzmy, w kolejnej turze, jeżeli będzie taka możliwość. Chyba, że oni, no właśnie, teraz to myśl się oddaliby stąd, spoko. Choć też nie wygląda na to, że stracili ich tak strasznie dużo, jakbym tego przewidywał, ale może być. No patrzcie, kurwa, po prostu jeszcze atak i mają czas, żeby to zrobić, nie? Nie wiem, czy tutaj przypadkiem, bo tak, mamy 1400, oni nas ozorają, na tym poziomie trudności to nie będzie najmniejszego problemu, żeby po prostu nas tutaj pokonali. Ja mogę to zrobić dość perfidnie, zobaczymy, jaka będzie mapa. Jeżeli będzie mapa nastawiona na drzewa, a jest, to ja się mogę ustawić gdzieś w jakiejś wysokiej pozycji i po prostu na nich czekać, ustawiając generała, wiecie, z tyłu i starając się okopać w jak najciaśniejszej pozycji, tak żeby on jeszcze bardziej wytracił żołnierzy, bo zaraz to dotrze dowódca, który powinien trochę tutaj pomóc. Więc to jest kolejny motyw, na którym jesteśmy w stanie ugrać sporo. Chodzi ponownie o to, żeby zabić mu jak najwięcej. No i mam mgłę. Doskonale. Patrzę tylko, co tutaj jest, wiecie, bo tutaj jest może być całkiem przyjemny. Choć nie, tutaj, przepraszam, jest chyba nasza strefa rozstawiania się, a moglibyśmy właśnie się rozstawić gdzieś tutaj. Ewentualnie właśnie... W tym miejscu mógłbym się rozstawić. No to będzie wredne. Z jednej strony jest chyba taka skarpa, że on nie da rady tu podejść. A z tej mógłbym się bronić. Mamy też ulepszone troszeczkę pancerze. Bo łucznicy też mu niewiele dadzą. Zobaczmy. Czy miałbym się rozstawić faktycznie? Czy mi w ogóle tam miejsca starczy na tym wzgórzu? Trochę ciężko by było. Ale nic niewykonalne. Tu natomiast ryzykujemy otoczenie, ale też mamy dobre miejsce do obrony, bo jest wzgórze i generalnie wiecie co, szybciej byłoby tutaj się bronić. Bo mi chodzi o to, żeby on musiał podchodzić pod to wzgórze i żeby się zmęczył. Ewentualnie gdzieś jeszcze byłoby dobre miejsce. Tak się zastanawiam, właśnie to by było dobre wzgórze do obrony, tylko że z kolei łucznicy będą nas mocno trzepać. Ale za tą górka jest tak zacna, że faktycznie podejście pod nią go zmęczy. Jak najlepiej wydawałoby się, że to by było chyba to miejsce, z jednym na przykład oddziałem posadzonym gdzieś tutaj, który będzie flankować. Trochę zaryzykuję, wiecie, zaryzykuję i się postaram wcisnąć tutaj, na tą górkę. Pójdę w kąt mapy. Więc uciekamy stąd, jak najbardziej. O, idziemy sobie gdzieś tam. Jeden oddział, dosłownie, jeden jedyny oddział ma się ukryć tu. Pięknie. Będzie flankować wroga. Drugi natomiast... Gdzie, tu mamy generała, dobra. Generał jak najdalej w takim razie tam z tyłu. Pięknie. A resztę jakoś ustawimy. Zabawne jest też to, że słuchajcie, tutaj nie ma czasu, nie? Komputer nas atakuje, ale on nie ma czasu bitwy. Bo po co? Dobra, czy ja tu mogę się... Jak to wygląda z rozstawieniem? Tu się nie mogę rozstawić, okej. Z tą na pewno zrobimy tak. Jeden oddział. Z dwa oddziały też na tą stronę. Pięknie. Wiecie, chodzi o to, żeby ich jak najbardziej tam pomęczyć. Tym łażeniem. Dobra, Muriari. Liczę tylko na to, że będzie prościej ich troszeczkę tutaj wykiwać, bo tak, czy tu wy możecie w ogóle zejść stąd? Jakkolwiek, tu możecie zejść. Jest przeciwnik. Dobra, idzie do nas, fajnie. Może tutaj jeszcze jeden, słuchajcie, oddział umieszczę. O, w tym miejscu gdzieś. Czy nie byłoby głupie? A drugi oddział będzie gdzieś tutaj, do pomocy jeszcze. Pięknie. No i dowódca jak najdalej. Nie wiem, czy nie będzie szeroko szedł. No właśnie. Zobaczcie, on tutaj idzie bardzo szeroko i moja dywersja za chwilę się nie uda. Nie. Wracamy. Wracamy, bo to się nie uda. On idzie za szeroko i będzie badał teren.
Ale jeżeli chcę lekką jazdę atakować, to ja mogę sobie łatwo ustawić Muriari, a drugim oddziałem wrócę. Proszę bardzo, niech próbują. On tą lekką jazdę straci. I to bardzo się z tego powodu cieszyć będę. Już? Do tyłu? Pięknie. Cofać, cofać, cofać. Jeżeli się uda, oczywiście. Nie wyślę im tutaj pomocy. No i w zasadzie mógłbym. Dobra, próbujemy. Dobra, próbujemy im tam pomóc. Bo zaatakujemy mu strzelców, wiecie? Teraz kolejny oddział tędy. Więc zaatakujemy wtedy, kiedy on jest rozbity troszeczkę. Czemu by nie? Z tej strony kolejny oddział. Tutaj robimy tak, ustawiamy się w odpowiedni sposób. Pięknie. No i generał. No ma trzymać tutaj rezon. Muriari. Pięknie. Ty tak samo. Muriari. Super. Oj, straci bardzo dużo na tej bitwie. No bo z tej strony też powinniśmy wytrzymać to raczej. Samuraj z katanami dają radę. Fajnie. Stąd ich odseparowaliśmy. Dowódca do przodu. Może uda się przebić do tych łuczników. Albo na przykład już tutaj zaatakować. Większą liczbą ich wziąć. Przyspieszymy. Z tej strony wygrają, świetnie. Nawet możemy zrobić coś takiego, że opuścimy ich. O, uciekają, świetnie. Więc tak, puszczamy to. I z drugiej strony zaatakujemy. Pięknie. Pomóc im z tej strony. I tutaj w tych Ashigeru. Bardzo ładnie, złapcie tego dowódcę. Nie wiem, czy to widzicie, ale my to wygrywamy. Aktualnie. Pięknie. No jak spanikowali? Ja pierdziele, nie wierzę. Nie wiem, jakim cudem spanikowali. Kurwa, jebany legendarny. No inaczej tego nie nazwę po prostu. To było do wygrania. Tu już nie zostało mu nic praktycznie. Przebijaliśmy się do jego łuczników. Nie rozumiem, czemu spanikowaliśmy i przegraliśmy tę bitwę. Serio, nie rozumiem. Szło dobrze. Nie straciliśmy dowódcy. To też fakt. To są zasady legendarnego, słuchajcie. Czyli minus 10 do morale, minus 15 do skilla i minus i plus 50 do tego, że przeciwnik wygra bitwę. Mało było kampanii irytujących mnie równie mocno jak ta. Serio. Zaciskam zęby, żeby to nagrywać. Bo to jest po prostu, to nie jest trudne, to jest denerwujące. Sabotaż. No dobra, będziemy się tym... O, fajna. Ta pani jest obdarzona silną budową ciała. Dobre do rodzenia, synów. Bierzemy ją. Utracona prowincja. Dobra, Miyagi, osądzony, uwięziony. Znaczy, wszyscy agenci się całego królestwa rzucili na nas, więc sądzę, że to będzie cięższe. Rosną niepokoje we Chigo. No to raczej powinniśmy sobie tam dać z nim jeszcze radę. Co tu możemy zrobić? No przede wszystkim zająć to Ise. Raczej odbić Ise. Dziękuję. Jak najszybciej. No i będzie trzeba zainwestować w trochę lepsze wojsko jednak. Znaczy, powiem tak, ja dalej mogę... Ktoś mi tam napisał, że to jest wreszcie kara dla mnie, że ja ciągle werbuję Ashigaru. Nie, niekoniecznie. Ashigaru możecie przejść całą grę. Tutaj nie masz nic takiego napisanego, że musicie, powiedzmy, coś tam robić.
Tu jest spokojnie, więc możecie grać tak jak gracie i jeżeli lubicie tego rodzaju taktyki, no to je używacie. Po prostu problem polega na tym, że trzeba mieć możliwość wykorzystania tych jednostek. Optymalne. Dobra, tu przerzucimy sobie tych. Dzięki czemu będą zadowoleni. Pięknie. Tu bym może od razu zbudował, słuchajcie, targ, żeby trochę zwiększyć ilość pieniędzy. W tym miejscu tak samo. Przydałaby się jeszcze spelunka, bo na razie to Setsu jest bronione, więc nie jest źle. Giełda ryżu mam tutaj trochę podpaloną, ale myślę, że też powinniśmy to zrobić. Z tą armią będzie już ciężej. Mamy tutaj, co prawda, trochę lepsze oddziały do obrony. Ci samuraje trochę nam dadzą. Więcej potrzebowałbym do werbowania zdecydowanie samuraj z naginatami. W następnej turze to zrobię. Ale teraz wróćmy do tej prowincji. Bo tak, możemy na szczęście... Może próbę ich jeszcze, słuchajcie, tutaj zamachu. Nie, nie uda się. No to po prostu odbijemy sobie tę prowincję. Ona i tak jest zniszczona, więc będzie trzeba ją naprawić. Co powinno sprowokować go znowu do ataku, ale zażegnamy ten konflikt, że na dalekiej północy. Dobra, oczywiście. Wracacie na właściwe tory. Oni splądrowali tu wszystko. Boże, za co? No to nie, to trochę inaczej zrobimy. W takim razie, słuchajcie, zrezygnujemy z budowy tych targów. Zdecydowanie tu sobie zrobimy naprawy. To będzie naprawa zamku, naprawa targu. Świątynia buddyjska też by się w sumie przydała, ale już nie mam więcej pieniędzy. Więc na razie to ja sobie zrobię tę siatkę szpiegowską. Na razie to ja sobie wezmę tutaj też jednego. I potrzebuję. Na szczęście tu jest Honma, tu mnie nic nie interesuje. Tego ninja bym sobie przerzucił trochę dalej. No i w Echigo mamy niezadowoloną ludność, ale minus 4 to już powinno być lepiej. Chyba, że wyjdę moim daimyo. Tak, mój daimyo jest tą właśnie jednostką, która tutaj pozwala nadzorować cały ten niezadowoloną ludność. Całą tą niezadowoloną ludność. Teraz się nie... Zróbmy mały rekonesans. Przede wszystkim zobaczmy, co oni tu mają, bo Echu moglibyśmy zająć. Więc spróbujmy. Czy ja będę ryzykować? To spada na, o jedną turę, ale jeżeli się teraz wyjdzie, to i tak nie dojdę, słuchajcie, tutaj w jedną turę nie dojdę, więc ja sobie stanę w tym miejscu, żeby oni opanowali troszkę to niezadowolenie. Mamy 3000 na plusie, więc już nie jest źle. Dalej jest to zadowolenie, dalej. Bo jeżeli ja stąd wyjdę, no to będę miał za chwilę minus 1. Już nie popełnię tego błędu drugi raz. Teraz, tą armię zaatakujemy Echizen. Omi jest w miarę bezpieczne. Setsu jest fortecą na razie nie do zdobycia, nawet przez prawdopodobnie dwie armie. Jak mi się przynajmniej wydaje, bo mamy już tutaj no, te elitarne nasze siły, więc powinno być troszeczkę prostsze. Jaką tu mamy w ogóle garnizon? Świta samurajskie, tam jakieś pierdolety. Czy ja tu mam w ogóle jakiegokolwiek agenta w tej okolicy, który mógłby mi cokolwiek dać? Jakikolwiek sposób? Bo wiecie, co by mnie interesowało? Żeby tutaj zaatakować i zabić mu tych. Tylko pytanie... Czy ja dam radę to zrobić? Bo jeżeli ja się ustawię gdzieś, powiedzmy tu, to ja już nie wrócę. Mamy też przewagę łuczników. Dobrze by było ich tu wybić. Tylko jeżeli w tambie jest cokolwiek innego, no to ja będę miał za chwilę problem. Więc ja sobie zrobię... Prawdopodobnie zrobię taką małą dywersję. Pójdę tym jednym oddziałem, gdzieś tutaj, żeby podejrzeć, jakby co poświęcę go. Mogę mieć też... O, widzicie. I tutaj mamy już przynajmniej informację o tym, że są tu jednak posiłki. Ale są na tyle... Uuu, ja pierdzielę, włócznie Shizugatake. O, panie, spójrzcie na morale, nie? To jest potwór. Ci żołnierze są doskonałymi jeźdźcami, słyną ze swoich niszczycielskich szarży i niezachwianego morale w obliczu nieprzyjacielskich kontrataków. Premia Wersukonica, pancerz, niezły, fajnie, wszystko mają dobre tak naprawdę. Mógłbym tu spróbować ich zaatakować, bo jeżeli byśmy nawet walczyli na tym moście... tak mi się wydaje. To tak, dojdźmy sobie do tego dziada. Pytanie, czy mi starczy punktów ruchu. Powinno. Ja zaryzykuję, słuchajcie, bitwę w polu z nim.
bo chcę go osłabić. Poważnie. Ja jebie. Po prostu, czemu nie możesz tego zaatakować tu, przez to? Co jest nie tak? Boże, dlaczego ta gra mi robi takie rzeczy? No przecież ja widzę, on stoi po tej stronie rzeki. No jaka logika przemawia, że ja muszę iść tak? What the fuck? Nie, no dobra. Spokojnie, tylko spokojnym słowem. Spokój może nas uratować. Jakie ma być, kurwa, spokojne, jak widzę coś takiego? Nie, no poważnie. To już sami powiecie, że to już jest lekka gięte, nie? Mój plan właśnie polegał na tym, żeby do niego teraz podejść, nawet go jednym generałem zaatakować, prawda? A nie mogę tego zrobić, bo muszę iść naokoło i nie dostanę posiłków. A plan polegał na tym, żeby stanąć w tym miejscu i zaatakować go tu. O! O, w tym miejscu. O, tu, gdzie pokazuje. Tu jebana mać, tu! I nic, kurwa, z tego nie wyjdzie. Dobra. Co ja się będę denerwować? Jedno słowo. Dobrze, co my tu mamy jeszcze? Mamy, tak. Tego dziada. Wiecie co, ja go wyślę, nie wiem, prawdopodobnie chętnie bym go wysłał nawet do tej armii. Czy ja tu mogę kogoś dołożyć, czy nie? Bo fajnie by było tutaj dodać generała. Do, właśnie do tego czegoś. Tylko tak, tu jeżeli wyjdziemy, to oni też będą niezadowoleni. Ale nie aż tak bardzo, jak można, mogliby sobie tego życzyć. Mógłbym próbować ich tu zaatakować, mając co prawda milion jednostek łuczników. Jezus Maria, no poważnie? Aż tak bardzo? Dobra, na razie się ustawię bezpiecznie w tym miejscu. I tu mamy prawdopodobnie pełną armię, ale i tak spróbuję dołączyć generała. Nie da rady. No trudno, to w takim razie będziecie sobie podróżować razem. Ewentualnie mogę cię na razie przerzucić do Omi, choć bałbym się tego, bo oni mogą przejść przez Omi i mnie tutaj starać się zaatakować. Dobra, cieszę się, że w tym miejscu, natomiast udało się go już... Choć mógłbym go nawet, słuchajcie, tutaj jeszcze pocisnąć, żeby on nie poszedł dalej. Tak mi się wydaje. I to zrobię. Zaatakuję go. Tutaj zaatakuję go samym generałem. Bo on ma już tak przetrzebione siły, że nie powinien móc tego zatrzymać. Jakim kurwa cudem on miał jeszcze ruch do tego, żeby uciec? No to nie, to on pójdzie mi tędy, nie? Na Iwatę. Ja już to widzę. O mi pójdzie na Iwatę. Ja go będę sobie tak ganiać, nie? Oj, szogun, wystawiasz moją cierpliwość na ekstremalną wręcz próbę. Ale sprostam. Dobra. Czy nie takie małe siły mają tam? Dobra, to daj mi się przyda z tą swoją elitarną armią, na pewno. Dobra, tą generalnie flotę to już... Ja nie jestem w stanie się przebić tą flotą, tam jest za dużo flot przeciwnika. Oni mają z 5, 10 może flot nawet. Jezu, ja myślałem, że on jeszcze zdobędzie ten zamek, to po prostu bym się już zastrzelił. Serio. Sporo tego mają. Nie, naprawdę tam sporo tego mają. Osądzono i stracono. Dziwne, że mnie nie zaatakował. Panie, straciłem kolejnego agenta. To był rolnika. Pozbywa się proste zamożność wytwarzania przez wszystkie gospodarstwa prowincji. Rozkwit. Wezmę to, bo to mi da więcej pieniędzy. Aż 2000 na turę. I teraz pytanie, właśnie. Bo zobaczcie, tu się pojawiła jedna armia i mamy jeszcze jedną armię, która jest jeszcze bardziej zajebista niż tamta. W ogóle się przegrupowali. Szkoła szermierzy. Ja tutaj bym potrzebował trochę tych szermierzy w takim razie. Setsu to jest forteca.
No nie wiem, czy dam radę się obronić przeciwko aż takiej sile. Jeżeli nie, no to będziemy starali się przynajmniej to zrobić. Potrzebuję ściągnąć... Dobra, na razie to idziemy na północ, na Echizen. Tu, musimy zdobyć tą prowincję. To jest absolutny must have. Na razie sobie staniemy się tutaj. A ja swoim daimyo, który tu już powinno być w miarę bezpiecznie. Możemy nawet to wyłączyć. Świetnie, będzie to minus 4, ale powinniśmy dać radę. Przejmiemy Echu. Dobra, Echu zdobywamy błyskawicznie. Okej, okay, pokojowa okupacja, fajnie. Naprawdę te rzeczy. Teraz możemy od razu pomaszerować, powiedzmy, na Nono. Nono bym przejął drugą armią. Ewentualnie stanę sobie gdzieś na razie tu. Tym generałem stanę gdzieś tu. Bo tu będą też ważne, żeby pamiętać, że Ikoiki będzie niezadowolone z naszej... Wiecie, bo mamy naszą religię, prawda? Więc zablokujemy przejście. Oni mają naprawdę tutaj mocno są niezadowoleni. To mogę od razu wyrzucić i ściągać tą kolejną armię, która będzie mi tam potrzebna na pewno. Więc idziecie sobie tędy i tak. Hida... No Hida jest niezadowolona, ale w Hidzie mogę zrobić Metsukę. Echu nic nie mogę zrobić, ale w Echigo mógłbym coś zrobić. Mnich do przede wszystkim nawracania, plus potrzebuję troszeczkę, wiecie, tutaj Metsukę do tego, żeby mieć większe pole do manewru z jednostkami. Z zadowoleniem przede wszystkim. I widzę, że ten dziad jest tutaj, gdzieś się ukrył. Nie, tu jest, dobra. Być może tak, najpierw do zamku. Pięknie. Ninją spróbujmy go sabotować. Super, i teraz już nie ucieknie. Brawo. Jest odseparowany, nic mu nie powinno zostać z tej armii. Fantastycznie. Więc można powiedzieć, że obroniłem północ. I ta armia prawdopodobnie tutaj zostanie, tylko jeszcze ją dopiścimy. Ninja awansował, generał awansował, fantastycznie. Zobaczmy, co mu możemy rozdać na koniec odcinka jeszcze. Stani walcz ma i teraz plus jeden do morale dla wszystkich jednostek pod jego do Ashigaru pod jego dowództwem. To było całkiem fajne już. To mu to damy. Dwa morale dla jednostek Ashigaru i łącznie ma plus 4 morale dla jednostek Ashigaru. Bardzo fajny patent. Tą świątynię buddyjską możemy stąd wywalić. Budujemy sobie szkołę szermierzy. Spelunkę zostawimy naprawioną. Mamy jeszcze ninja. Ninja też bym tutaj raczej potrzebował sabotażystę. Dziś po prostu szans, że nie uniknie wykrycia. Szans na krytyczny sukces działania to wezmę sobie. Sabotowanie budynków. Zrobimy sobie sabotowanie armii. Pięknie. Tego Metsukę może nawet przerzucę też dalej do tej prowincji, która jest tutaj niezadowolona, czyli do Echigo. Nadzoruj. Sprawdźmy jeszcze, co się dzieje. W tym miejscu, gdzie jest Hida, oni są bardzo niezadowoleni, więc musimy im wyłączyć podatki na chwilę. No i tutaj też dodajemy tego generała drugiego. Przy okazji, mam tutaj całą masę agentów przeciwnika. Boję się, że to Setsu zostanie w końcu zaatakowane. Ja raczej tego nie obronię. Jeżeli to będzie aż tylu, no to może być bolesne. Dobra, ostatnia tura. Zobaczmy, co tam się będzie działo. Ma niesamowicie elitarne jednostki. Po prostu w tej armii. Takie już... No, ta jazda to jest zupełnie inny poziom. Oczywiście Ashigaru ich zatrzymają, jeżeli będzie taka wola, wiecie. Ale to może być naprawdę ciężkie. No zajebista armia. Po prostu coś pięknego. Z czymś takim kosmicznie nieprzyjemnie się walczy na mapie. No ale na automacie, no to nie. Fajnie, rozbije się o nas. A my zdobędziemy troszeczkę wyżej jeszcze doświadczenia. Dzięki czemu wyeliminujemy całkowicie Ikoiki. To nie jest też tak, że mamy jakby kampanię przegraną, prawda, bo powiedzmy tam stracimy prowincję na zachód od
na zachód od Kioto wszystko i stracimy też tego generała, który na razie okopał się w Setsu. Chodzi o to, że to będzie dość duże takie opóźnienie nas. No i teraz wszystkimi armiami zaatakujesz na raz? Nie, nie zaatakował wszystkimi armiami, więc mam czas. Dobra, przebili najeść do brzegu. Jacy Honma. Patrzcie, widzicie? Jacy dranie będą chcieli to odbić. Próba osłabienia morale. Dobra, próba przekupstwa. To gorsze było. Rosną niepokoje w Echigo. Echu. Panowaną sztukę. Fajnie. No to tutaj nie pozostaje nam nic innego jak przejąć Echizen. Będziemy potrzebować tutaj dużo mnichów. Świetnie, kolejny punkcik dodamy do morale. Pokojowa okupacja. Napraw. Plus jedno do lojalności generału lub honoru daimyo. Masz honor najwyższy, więc zasięg ruchu. Bierzemy i tutaj te trzy punkciki. Tak jest, plus 3 do ataku dla całej piechoty pod jego dowództwem. Przyda się. Teraz... Echu. Minus 4. Spoko. Wyłączymy im podatki. W takim razie ja zaatakuję ich... Nie, mogę zaatakować ich z tej strony. Spróbujemy, bo tu nie powinno być zbyt dużo. I zaatakujemy, słuchajcie, jeszcze tutaj. W Kagę. Uderzymy. Dzięki czemu Ikoiki traci wszystkie prowincje. Praktycznie poza jedną ostatnią. I my jak na razie cały czas się rozwijamy, jesteśmy cały czas potężniejsi, tylko no w tym Setsu to będzie ciężko już. Pokojowa okupacja. Nie wiem, czy nam się po prostu uda nawet to zrobić. Tutaj możemy tego ninja też przerzucić trochę dalej. On dołączy do tej armii, która tam jest. W ogóle tutaj musimy uciekać za chwilę. I teraz pytanie. O właśnie, czy oni będą mieli posiłki? Nie, jestem w stanie z tym walczyć w polu i to nie będzie głupi pomysł, bo on ma bardzo dużo jazdy, ma bardzo mało łuczników. Więc moi drodzy, my tu wyjdziemy do niego. Po prostu przynajmniej jedną armię osłabimy na pewno, żeby postarać się przynajmniej zatrzymać to coś. Zabijemy mu mnóstwo generałów. Ja pierdolę, co ja kliknąłem. Pomyliłem przyciski odwrót z tym. No to zajebiście. A no to dobra, nie, no to pozamiatamy. Nie mogę tego cofnąć oczywiście. Czekajcie, może mogę. Wątpię, on tu zrobił automatyczny zapis po bitwie. Nie, to był misklik po prostu. Zobaczcie, jak zrobicie tak po prostu, że... A ja pieprzę. Cokolwiek, nie? Cokolwiek chciałem zobaczyć, jak pierdolę. Wiz at... Dobra, nie mam usprawiedliwienia na swoją korzyść. Po prostu chciałem... Chciałem zrobić odwrót, żeby nie atakować, prawda? A ewentualnie już stoczyć, jeżeli bym kliknął. Nie wiem, co ja chciałem nawet. Chciałem zakończyć odcinek i zmęczony jestem i robię to już po prostu, wiecie, po wielu godzinach pracy. I widać zmęczenie, siada mi na mózg, ale no to jest już przejebane. Totalnie przejebane. Prawdopodobnie utracimy wszystko łącznie z tym. No i będzie trzeba zrobić nową armię. I zacznijmy ją robić w takim razie. Zdecydowanie. Ja jebie. No po prostu brak mi słów. Nie, po prostu nie wiem, co mam powiedzieć, nie?
Nadzoruj miasto, jakbyś mógł. O, jeszcze tutaj stracimy oczywiście. Bo nie mam jak tego zatrzymać. Z Miyagi będzie trzeba to odbić. I dobrze by było już, nie wiem, doprowadzić do sytuacji takiej, w której... no ta Honma przestałaby istnieć, więc ten desant na Honmę. Dam radę coś tu jeszcze dowerbować. Dobra, kobaje z łucznikami, po prostu wiecie co będziemy robić masowo. One są w miarę tanie i chyba przyjemne. No i przejście tur do kolejnej technologii. Nie wierzę. Ja pierdziele. Jak ja to zrobiłem w ogóle? Dobra, no zobaczmy co z tym się będzie działo. On pójdzie jak lawina teraz. Jak ja tutaj nie mam tych jednostek, to pójdzie jak lawina. A wiecie, cała też siła tej obrony mogła polegać na tym, że on ma bardzo dużo owszem jednostek, ale musi wejść na mury. Tam czy tam czas OKB znowu płynie mi z jakąś armią, flotą. Dobra, przynajmniej widzę ich. No nie, no nie mam szans tego wygrać. Mogę co najwyżej podejrzeć, co on ma. No, gigantyczną ilość jazdy. Więc te wszystkie oddziały były prawdopodobnie mało przydatne. To było dobre. Na pocieszenie mogę sobie dodać, że też bym nie mogłbym tego nie wybronić. To za dużo tych samurai, za dużo tam wszystkiego jest. Ale zadałbym mu bardzo duże straty. Sobie będzie tak łazić, wiecie, tą całą tym Death Starem, nie? I oczywiście tam już ma zadowolenie perfekto. Czy ty lecisz już od razu po przejęciu Echigo? A, bo port straciliśmy. No mi nawet nie daje szansy zrobić tej floty. Próba aresztowania. Utracono prowincję nawet więcej niż jedną. Dobra, sabotaż. Klęska armii. Więc... tutaj zostawię was na razie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym no, tracimy cały ten teren. Jedyną naszą szansą jest po prostu znowu wrócić się gdzieś do Owarii, powiedzmy, i tutaj starać się bronić. No i przede wszystkim zwerbować zdecydowanie lepsze rzeczy. I tutaj widzę, że coś ciekawego jest. Włócznicy Shizukage. Też możemy ich mieć. Fajnie. Cieszę się bardzo. 234 kosztują naturę, więc czemu by nie? Czemu by nie spróbować? Na pewno to sobie zostawimy, bo widzę, że jest tutaj... zacne rzeczy są do rozważania. Co najwyżej jeszcze mogę tutaj, co najwyżej na sam koniec próbować zaatakować go i zdobyć całe już Ito. Znaczy zdobyć, pokonać całe Ikoiki. Pięknie. A ja teraz, moi drodzy, idę renderować ten odcinek i zagrać coś zdecydowanie bardziej przyjemnego, czyli Wiedźmina. Więc, który też dzisiaj jest do... tak, o! Pięknie. Mamy dowódcę. Fajnie. To sobie naprawimy jeszcze. To akurat mogę wywalić, to mogę ulepszyć. I co bym tu chciał? No, ja bym tu chciał... normalnie to szkołę buddyjską bym chciał. Ale Ikko są. Więc zróbmy sobie tak, że będzie tu świątynia buddyjska. Tutaj też... żarcie, żarcie. Musimy trochę zainwestować w te rzeczy. Wy natomiast... szkoda, że tędy nie można przejść. Ciekawe, czy na wakasę mógłbym pójść. Chyba mogę, bo on tutaj też się nie przebija aż tak szybko. No tutaj ma główne siły.
Trochę mu tam pozabieram jeszcze tych prowincji. Niech czuje mój ból! Dupy! Ta pokojowa okupacja. No i jedynym miejscem, gdzie faktycznie jestem, bo to mu trochę zajmie, zajmą tam pół lata. Tu jestem w stanie coś zrobić, czyli będą naginaty. Bo za chwilę też będą naginaty, trochę lepiej. Potrzebuję jakieś miejsce z łucznikami lepszego. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie by takowych można było zwerbować. Tylko... ewentualnie ulepszyć zamek, tylko to potrwa 6 tur, nie? Dobrze, więc tutaj myślę, że moi drodzy, będziemy cofać tego generała na pewno. Tu mamy wszystko. Co to jest? Nawraca ludność. Do widzenia, wyrzuć mi to. Od razu sobie to zrobię, słuchajcie, póki mam jeszcze czas. Możliwości. Jedną armią będziemy musieli się na pewno cofnąć. Będzie to armia Daimyo, która zajmie się tym miejscem. I chciałbym zobaczyć, co mi tu płynie, co to jest za gówno. Czosokabe mi tu płynie. Fajnie. Tylko, że my tu niby mamy flotę, ale dość słabą. Ja oczywiście tego nie zatrzymam. No dobra, oni znowu płyną, słuchajcie, na Miyagi. Interesujące. To ja w takim razie na tym Miyagi sobie dowerbuję jakichś tam łuczników, cokolwiek. I będę starał się żyć szczęśliwie i na pełnym prosperity. Jednym słowem. No bo czymś takim jestem przynajmniej się w stanie bronić. I trzeba tu zrobić szkołę szermierzy, jak tylko będzie chwila i troszeczkę pieniędzy. Nawet nie jestem przekonany, czy ja nie mógłbym go tutaj jakoś osłabić. Bo dobrze, że on się tutaj, nie wiecie, nie desantuje. Ale okej, bo za dużo biadolę, za dużo myślę. Będzie trzeba to jakoś, nie wiem, wyrównać. Prawdopodobnie odetniemy się na tym terenie. Gdzieś. Ja mogę tu w ogóle zrobić też taki mały myk, że latać, w ogóle wiecie, wściekać się i trochę mu tu plądrować i niszczyć. Czemu by nie? Robić taką małą dywersję. Ale to mi obniży na pewno moje morale i honor mojego daimyo, jeżeli będę plądrować. Też gra jest tak poprowadzona, więc najlepiej byłoby się tu cofnąć, z jakieś, nie wiem, dwie albo trzy armie zwerbować. Tak na zasadzie na Hama. Spadaj, panie dziadzie. Dziękuję bardzo. I cóż, do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku. Hej, papa. I dzięki serdeczne za wszystko. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz mojego faila nieprawdopodobnego, który znowu potwornie pokomplikował, ale mówię, jestem zmęczony i nagrywałem to. Chciałem po prostu dzisiaj jeszcze dać odcinek, chciałem przekładać tego. Więc dziękuję wszystkim patronom też za wsparcie i zapraszam nowych, jeżeli chcielibyście dołączyć do ich zacnego grona. No, a jak masz, możecie się przestać trzymać za brzuch od tego śmiechu, więc no, hej, pa, pa, pa.